graffiti śladem Gdańska, Gdyni, Starogardu czy Malborka na terenie miasta powstaną strefy płatnego parkowania. Tczewianie posiadający kartę mieszkańca za godzinę postoju zapłacą złotówkę. Bilet dzienny wyniesie 7 zł. Opłatami objętych będzie około 750 miejsc. Opłaty obowiązywać będą wyłącznie w godzinach od 8 do 17 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na razie Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na prowadzenie obsługi stref płatnego parkowania i płatnych parkingów na terenie Tczewa w latach 2023-2026. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na obsługę miejsc płatnego parkowania i płatnych parkingów. Na oferty czekamy do 18 listopada. Usługodawca będzie się zajmował sprawami płatnego parkowania w latach 2023-2026 i zajmie się całą obsługą, począwszy od zorganizowania biura obsługi klienta, montażu parkomatów, obsługi tych parkomatów, egzekwowania opłat związanych z opłatami za płatne miejsca parkowania. Zdaniem urzędników wprowadzenie opłat na niektórych ulicach, głównie Starego Miasta, zapewni większą dostępność miejsc postojowych, co w efekcie ułatwi korzystanie ze sklepów, punktów usługowych, gastronomii i zniweluje problem samochodów, które tygodniami okupują miejsca na parkingach. Płatne strefy ruszą najwcześniej wiosną przyszłego roku. Płatność za parkowanie ma być możliwa zarówno gotówką, jak i kartą.